Cześć wszystkim, moi drodzy. Kolejny odcinek z Plants vs. Zombie 2, bitwa o sąsiadowo. Jesteśmy na Gamescom dzięki uprzejmości EA. Możemy zagrać i dzisiaj chyba weźmiemy sobie tego naszego zawodnika. No nie wiem nawet jak to nazwać, co to jest. O kurczę, ale to jest mocne. Dobra, mogę takiego jakiegoś, co to się przylepia? To jest jakaś mina chyba. Co on się... Aha! Okej. No dobra, no to idziemy, a on jest powolny po prostu. Myślałem, że my się musimy jakoś załadować, żeby móc nim być, a to po prostu klikamy przycisk i już jesteśmy duzi. Fajnie, fajnie. On ma 10 takich naboi. Denerwuje. Dobra. No trochę na spoko. Czy on był wbudowany w ziemię? Jakąś taką chyba specjalną umiejętność miał. Widzieliście? Wydawało mi się, że był jakby tą kuszę ma u ziemi zamontowaną, a może mi się tego wydaje. O, no ta jest szybsza, powiem wam. Pograjmy chwilę tym orzechem i zobaczmy na co go stać. Najbardziej mi się podoba to, że on jest mały i ciężko go w ogóle trafić. I to jest chyba jego zaleta, bo poza tym to chyba nie bardzo ma jakieś... O Jezu, ale szybko strzela. Dobra, trzeba go przeładować. Dobra. No, uciekamy. Przeładowujemy. Widzieliście, co on zrobił? Myślę, że za rogu wiedział, że wyskoczymy i już przygotował na nas rakietę. Ale tak nie potrafił za bardzo, ale widać wystarczyło, żeby nas tutaj zranić. Idziemy dalej naszym orzechem. Orzeszek niezły, całkiem niezły. Ten konar też dobry. Będzie trzeba, powiem wam, długo będę grał chyba, zanim wybiorę moją ulubioną postać w Plants vs. Zombie. Bitwa o sąsiadowo. Dobra. O! Widzicie, co się dzieje? Na głowę mu wskoczyłem. Niestety, ale widzieliście, mogliśmy na głowę wskoczyć naszemu koledze i tam sobie strzelać z niego. Całkiem fajne. Całkiem fajne. Zaraz jak znajdziemy jeszcze jakiegoś... A, bo on ma nawet taki znaczek, żeby się z nim połączyć. A, to super, dobra, to idziemy tam. No, to powiem wam, czegoś takiego to nie było nigdy w Plants vs. Zombie. Ciekawe, jak to zbalansują wszystko, żeby to... No wiecie, żeby ta gra... była taka... do przejścia, no, żeby nas mogli pokonać, bo to mi się wydaje, że orzech jest bardzo silny. No, chodź tu, chodź tu. Dobra, jestem. Co ja mogę zrobić? Okej. Okay. Poleczyłem go troszeczkę. No, chodź, chodź, chodź tu. Fajne to jest, powiem wam.
tego. Dobra, musimy go polecieć na pewno. Czy tam kogoś ranie, czy nie? Dobra. To nasze drzewek na razie się trzyma. Jak my je tak będziemy leczyć, jak ile je leczymy do tej pory, to... Ciężko z niego strzelać tak naprawdę, wiecie? A my tu mamy dwóch takich. Ojej, to my jesteśmy niezniszczalni. Dobra, udało się. Aż mu z głowy zeskoczyliśmy. Powiem wam, że to nie była najdłuższa gra. Ale była fajna. Fajna postać z tego orzeszka jest. To, że można wskoczyć na drugie drzewo, super sprawa. To, że można w ogóle dwa razy być, znaczy w dwójkę, może nawet w trójkę, bo tam jest przecież miejsce jeszcze. To jest jeszcze lepsze, nie? Więc tutaj muszę przyznać, że to mi się bardzo podoba. Grzyb był jednak najlepszy, no ale co zrobimy? No, tak to już jest z tymi grzybami. Że one są całkiem niezłe, 14 pokonań. Dobra. O, najwięcej asyst to chyba ja zrobiłem, tak mi się wydaje. A my tymczasem zmieniamy grę.